Reklama. To jest Czuła Rewolucja. Wysokie Obcasy i Kulczyk Foundation zapraszają na podcast. Wysokie Obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Agnieszka Urazińska w podcaście Wysokich Obcasów, realizowanym we współpracy z Kulczyk Foundation. Czym jest ubóstwo menstruacyjne i dlaczego dotyczy każdej i każdego z nas? 39% kobiet z ubogich domów musiało zrezygnować z zakupu środków higienicznych. Co piątej kobiecie zdarza się nie mieć pieniędzy na zakup odpowiednich podpasek. Mówimy o Polsce. 42% kobiet przyznało, że w domu rodzinnym nie mówiło się o miesiączce wcale. 25%, że to temat krępujący. Wysokie obcasy. O ubóstwie menstruacyjnym i o menstruacji będą ze mną dziś rozmawiać Anna Frankowska, dyrektorka działu projektów pomocowych Kulczyk Foundation oraz Przemek Pochrybieniuk, dyrektor zarządzający Kulczyk Foundation, a także feminista, mąż, ojciec trzech córek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z badań, w których Kulczyk Foundation ma swój udział, bo dołączyło do grupy filantropów Founders Pledge, wynika, że każdego dnia menstruuje 800 milionów kobiet, a przynajmniej 500 milionów boryka się z ubóstwem menstruacyjnym. No i właśnie to pytanie, co to jest? Dokładnie, no w wąskim znaczeniu oznacza to po prostu ograniczony dostęp lub brak dostępu do środków higienicznych, które potrzebne są podczas menstruacji. Natomiast w sektorze filantropii, w sieci filantropii mówi się często o tym problemie dużo szerzej, bo oprócz samego braku dostępu do środków higienicznych mamy na myśli też trzy dodatkowe elementy. I to jest brak dostępu do wiedzy o swoim ciele, o menstruacji. Mówimy też o negatywnych normach społecznych, czyli to o społeczeństwie, które stygmatyzuje temat miesiączki, gdzie ludzie wierzą w tabu i mity. Oraz ostatni element to jest brak dostępu do bezpiecznego miejsca czy toalety, gdzie w komfortowych warunkach można zadbać o higienę. Czyli to są rzeczy, o których na co dzień się nie myśli, prawda? Nie, no my jesteśmy w tej szczęśliwej grupie osób, które uważają to, że to jest rzecz zupełnie oczywista. Dlatego też często nie mówimy o tym problemie, bo uważamy, że to jest coś, czego nie ma, tak? Bo my tego nie doświadczamy, więc uważamy, że nikt inny z tym się nie boryka, a niestety tak nie jest. Te kwestie pojawiły się bardzo mocno podczas pracy z organizacjami w różnych częściach świata, które podejmuje fundacja i prezeska fundacji, pani Dominika Kulczyk, w ramach programu Efekt Domina. I tak naprawdę już od ponad roku ten temat ubóstwa menstruacyjnego zaczyna być wiodącym problemem. Natomiast też należy spojrzeć, że on jest umiejscowiony w szerszym temacie, którym zajmuje się fundacja Kulczyk Foundation, mianowicie kwestii wspierania kobiet, powiększania czy też przesuwania granic wolności kobiety. Patrząc holistycznie, w fundacji patrzymy na nasze działania pod kątem wspierania kobiet w takich trzech sferach. W sferze cielesności, w sferze świadomości, ducha oraz w sferze bytu. Programy, które realizujemy i które będziemy realizować zarówno w Polsce, jak i na świecie, będą właśnie zamknięte w tych wprawdzie bardzo szerokich ramach, ale można będzie powiedzieć, że działania Kulczyk Foundation są określone w ramach wspierania kobiet i temat ubóstwa menstruacyjnego jest pierwszym takim metatematem, którym się zajmujemy. Stąd nasze zainteresowanie i de facto zrobienie po raz pierwszy w Polsce tak kompleksowych badań na temat postrzegania menstruacji oraz badań światowych, które zleciliśmy i zostały wykonane przez Founders Pledge, czyli jedną z organizacji, która wspiera filantropów takich jak właśnie Dominika Kulczyk. Niesamowite, bo właśnie, gdy mówimy o wolności, to mówi się o takich kwestiach górnolotnych, takich, które nie są właśnie związane z naszą fizycznością. Tę fizyczność spychamy i jak się okazuje, zepchnęliśmy ją bardzo skutecznie gdzieś do podświadomości, bo pewne kwestie związane z menstruacją nie mieszczą nam się w głowie. Ja czytałam taki poruszający wywiad z nauczycielem baletu, Mike'iem Łamają, Kenijczykiem, który w prostych słowach opowiadał, jak menstruacja wyklucza z życia dziewczynki, które nie mogą brać udziału w życiu, w edukacji. Dochodzi do takich drastycznych sytuacji, gdy w zamian za środki higieniczne dziewczynki bywają wykorzystywane seksualnie. Pan Łamaja opowiada również o tym, że
bohatery, takie dziewczynki, które były wyszydzane, ponieważ nie miały środków higienicznych w czasie menstruacji, nie mogły się prawidłowo zabezpieczyć i były obiektem drwin ze strony rówieśników, te dziewczynki popełniły samobójstwo. To jest niewiarygodne, bo przecież tego się słucha, jakby to była wymyślona historia, a tymczasem w XXI wieku takie rzeczy mają miejsce. No właśnie, jest to szalenie ciekawy temat, szczególnie, że Kenia jest tak naprawdę pierwszym krajem, który zdecydował się na zniesienie podatku od środków higienicznych. Świetny pomysł. Tak, jest to temat, który od wielu lat już jest poruszany w różnych miejscach i niestety można zauważyć, że ciągle ten VAT jest nałożony i też często te produkty są tak naprawdę opodatkowane tak jak produkty luksusowe. Na przykład kubeczki menstruacyjne w tym momencie właśnie mają VAT tak jak inne luksusowe materiały, co wydaje się aż no, niewiarygodne. I sprawia, że te materiały rzeczywiście są luksusem dla wielu kobiet. Tak. No niestety. Jeżeli mówimy właśnie tutaj o ubóstwie menstruacyjnym w Kenii, o którym pani właśnie teraz powiedziała, to faktycznie jest to takie wykluczenie, można powiedzieć wręcz fizyczne, tak, że te dziewczynki, jeżeli nie mają tych środków higienicznych, to dosłownie zostają w domu. Tak, no nie wychodzą i nie tylko nie chodzą na lekcje baletu, ale też nie chodzą do szkoły i tracą wtedy możliwość kształcenia się i zdobywania kompetencji, co znowu ma ogromne konsekwencje na ich przyszłość, bo później się okaże, że nie będą mogły pójść na studia, nie dostaną dobrej pracy, nie będą w stanie jakby utrzymać się same i znajdą się w sytuacji, kiedy są po prostu zależne od innych osób, od rodziny, od męża. Więc ta jedna podpaska naprawdę może zdefiniować całą przyszłość takiej dziewczynki. Czasem zwykłej szmatki, czytałam, pan Łamaje opowiadał, czasem nawet zwykłej czystej szmatki brakuje. Tak, no niestety w tych bardzo biednych miejscach brakuje wszystkiego, tak więc tam też nie ma dostępu do wody, więc tam też dbanie o higienę jest strasznie trudne i dziewczynki często borykają się z różnymi infekcjami i też bardziej poważnymi chorobami. Natomiast oprócz tego wykluczenia takiego powiedzmy fizycznego, myślę, że trzeba bardzo zwrócić uwagę właśnie na to tabu i na tą stygmatyzację, która też niestety występuje w Polsce. Są badania, które pokazują, że dzieci, chłopcy i dziewczynki do pewnego momentu, można powiedzieć, rozwijają się podobnie, natomiast w momencie, kiedy dziewczynki wchodzą w okres dojrzewania, to jest ten taki przełomowy moment, kiedy one otrzymują bardzo dużo, bardzo negatywnych komunikatów dotyczących ich ciała i tak naprawdę to jest przełomowy moment dla budowania ich tożsamości, bo one cały czas słyszą, że muszą uważać, że teraz się stały kobietą i właściwie uważać na co, tak? To nie są, nigdy nie są pełne informacji, natomiast one czują, że z nimi coś jest inaczej, coś jest nie tak i tak naprawdę ta stygmatyzacja bardzo wpływa na to, jak one postrzegają swoje ciało, swoją cielesność, później też swoją seksualność i po prostu ich świat zupełnie inaczej się kształtuje niż chłopcy, którzy są przecież zawsze namawiani do tego, żeby eksplorowali świat i żeby próbowali różnych nowych rzeczy, a dziewczynka nie. Powinna raczej zostać w domu, pomóc mamie, właśnie uważać, nie wychodzić, kiedy jest ciemno. Od razu widzi, że ona musi bardziej zwracać uwagę na siebie. Tak, jak mówimy o kwestiach wiedzy, kwestiach świadomości, to nie ukrywam, że dla mnie prawdziwym szokiem było dowiedzenie się, że w Polsce co piątej kobiecie zdarza się nie mieć środków na zakup odpowiednich środków higienicznych. Jestem absolutnie tym zaskoczony, to jest mało powiedziane, właściwie jest szokowany, ale chyba coś, co mnie jeszcze bardziej zaszokowało, to fakt, co wynika z naszych badań, że 42% badanych kobiet nadal przyznaje, że w domu nikt nie rozmawiał z nimi o menstruacji. To jeśli to przyłożymy, powiedzmy, już na tę niedawną przeszłość, to teraz jest pytanie właśnie o rolę nie tylko matek, no bo standardowo, stereotypowo to są kwestie matek. Ale jeżeli myślimy o równouprawnieniu, to dlaczego to jest tylko kwestia matek? To jest kwestia rodziców, obydwojga i dawania wsparcia swoim dzieciom, zarówno córkom, ale i też uczenie synów, jak z godnością, jak z szacunkiem zajmować się tematem menstruacji, tak aby tak naprawdę on stał się tematem zupełnie naturalnym, tak jak naturalny jest w ogóle proces menstruacji. To jeszcze chyba trochę czasu zajmie, skoro w tych samych badaniach widać, że aż 23% kobiet mówi, że dla nich samych rozmawianie o menstruacji jest krępujące. A ja z kolei, przepraszam, bo tak weszłam panu w słowo, panie dyrektorze, bo mnie dokładnie ten sam aspekt, te same dane, które dotyczą kobiet w Polsce, zszokowały, dlatego że to, że właśnie co piąta kobieta lub dziewczyna ma problem z dostępem do środków higienicznych, ja myślałam, że to jest jakaś pomyłka, że to nie dotyczy naszego kraju, bo jednak łatwiej nam się jest jakby
z tej perspektywy pogodzić z tym, że ubóstwo menstruacyjne dotyczy jakiejś dalekiej Afryki, kraju biednego, a nie tego, że dotyczy naszych sąsiadek, koleżanek z klasy. I właśnie takie światło na to, co dzieje się z menstruacją i z tym problemem menstruacji, ubóstwa menstruacyjnego w Polsce, dają badania przeprowadzone na zlecenie Kulczyk Foundation. Powiedzmy coś więcej, jak to ubóstwo menstruacyjne wygląda w Polsce? Tak jak już padła ta straszna statystyka, tak, że co piątej Polce zdarza się nie mieć środków na zakup odpowiednich środków higienicznych, jest to dla nas szokujące, jednak trzeba rozumieć, że dlatego o tym nie mówimy, bo w ogóle bieda jest tematem niewygodnym. Nie mówi się o tym, a już bieda i ubóstwo menstruacyjne jest już takim tematem jeszcze trudniejszym. Jeszcze wstydliwszym, prawda? Dokładnie, no bo mamy to takie przekonanie, że w ogóle temat menstruacji jest tematem takim niewygodnym, wstydliwym, o którym generalnie nie wypada mówić w towarzystwie, dlatego używamy tych wszystkich zamiennych słów, te dni, wszystkie jakieś określenia, jakieś eufemizmy, żeby tylko nie powiedzieć słowo miesiączka, menstruacja. Tych słów się boimy i ich unikamy. No i to też tak naprawdę jest przyczyną pogłębiania tego tabu i tego naszego poczucia wstydu, bo im dłużej unikamy tych słów, tym bardziej się utwierdzamy w przekonaniu, że z tym tematem jesteśmy w porządku i że nie wolno o nim mówić. I dlatego tak trudno jest walczyć z ubóstwem menstruacyjnym, bo jako że jest temat bardzo wstydliwy, ludzie bardzo jakby często źle reagują na takie określenia. My często widzimy właśnie chociażby na naszych kanałach mediów społecznościowych, jakie komentarze się pojawiają. Niektórzy uważają, że tego problemu nie ma, że to jest wyssane z palca, że przecież kilka paczek pod pasek miesięcznie to jest taki bardzo mały koszt, że jakim cudem kogoś może na to nie stać. Natomiast no tutaj właśnie dochodzimy do tego, jakie osoby się borykają z tym problemem. To są wszystkie te kobiety i ogólnie osoby menstruujące, które zagrożone są wykluczeniem społecznym. Czyli to są osoby bezdomne, najuboższe, też niepełnosprawne, albo osoby, które przebywają w różnego typu ośrodkach, czy to są placówki opiekuńcze, czy więzienia, czy to będzie. W takich miejscach niestety takie osoby mogą doświadczyć tego ubóstwa menstruacyjnego i nie mieć dostępu do środków higienicznych. A tak, czy też dodam kobiety z przemocowych związków, tak samo, czy to będą partnerki, czy też dzieci, czy też córki właśnie z takich domów, one też no, w sposób jeszcze głębszy, większy właśnie mogą podlegać temu właśnie zjawisku. Natomiast ja bym chciał odnieść się do jeszcze jednej rzeczy, mianowicie wiemy, że tak naprawdę taką praprzyczyną tego jest to, co wynika z języka, z tradycji, z pewnych sposobów, jak przez zapewne wieki do tego tematu podchodziliśmy. Natomiast rozmawiałem ze swoją żoną na ten temat ostatnio i tutaj zacytuję swoją żonę, która powiedziała, że obecnie powiedzenie słowa seks jest łatwiejsze niż powiedzenie słowa menstruacja czy miesiączka. Co proszę też zobaczyć, jakiego dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, że seks przestaje być tabu, natomiast menstruacja nadal silnie w okopach tabu się kryje i tak naprawdę nie chce wyjść. To, co my chcemy pokazać, to jakie są konsekwencje właśnie tego, że to ciągle jest obszar tabu, nie tylko na świecie, bo oczywiście ten obraz w Kenii czy w innych krajach, bo on to nie jest tylko Afryka, ale tak naprawdę w większości świata to są podobne rzeczy. Ania będzie mogła pewnie opowiedzieć o Nepalu i też tam, gdzie jeden z odcinków Efektu Domina był kręcony. To są rzeczywiście dla nas w naszej kulturze niepojęte rzeczy, ale to jest, ja bym powiedział, pewna bardziej ekstremalna wersja tego, z czym my się spotykamy. I ta zmiana społeczna najpierw musi nastąpić w świadomości z jednej strony, ale nie możemy czekać też na tę zmianę w kwestii samej dostępności, bo tu i teraz jest potrzebna zmiana, jeżeli chodzi o dostępność do samych środków higieny menstruacyjnej. Badaliście problem ubóstwa menstruacyjnego w Nepalu. Może pani powiedzieć coś na ten temat? Zaczęliśmy współpracę z organizacją Days for Girls w Nepalu, którą wspieramy w prowadzeniu warsztatów, które mają na celu walkę z tradycją Chaupadi. Ta tradycja oznacza, że cały czas wierzy się, że kobieta w trakcie menstruacji jest nieczysta i nie może dotknąć na przykład jedzenia albo różnych innych rzeczy w domu, ponieważ może spowodować właśnie chorobę dla rodziny. W tym czasie niestety kobiety i dziewczynki są wypraszane z domu i muszą ten czas menstruacji
spędzać w tak zwanych chatkach menstruacyjnych, co jest bardzo niebezpieczne. W zachodniej części Nepalu często jest zimno, można też zostać chociażby ugryzionym przez jadowitego węża. I zdarzają się sytuacje, że te kobiety, które nocują w tych strasznych warunkach, albo właśnie zaczadzają się od ogniska, albo właśnie spotykają jakieś niebezpieczne zwierzęta. Jest to tak strasznie silnie zakorzeniona tradycja i zabobon, że bardzo trudno z nim walczyć. Ale właśnie organizacja Days for Girls ma takie podejście, że po pierwsze dostarcza właśnie środki higieniczne w postaci podpasek wielorazowych. One są przepięknie szyte z kolorowych materiałów, tak żeby właśnie nie wzbudzały żadnych trudnych rozmów. Można je uprać i powiesić na sznurku i nikt nawet nie będzie wiedział, że to są podpaski, więc to też pomaga kobietom zacząć korzystać z takich środków. A z drugiej strony zawsze rozdawaniu tym środkom towarzyszą szkolenia. I co ważne, te szkolenia są nie tylko dla kobiet, ale również właśnie dla mężczyzn, żeby oni też wiedzieli, co to jest menstruacja. I to oczywiście są działania krok po kroku. Bardzo trudno walczy się z tabu, natomiast nie można zrobić rewolucji, trzeba po prostu metodą małych kroków zmieniać nasze spojrzenie na ten temat. Ja bym chciała wrócić do wyników badań tych przeprowadzonych w Polsce. Pan dyrektor wspomniał o tym, że łatwiej mówić seks niż okres, niż menstruacja. Z badań wynika, że 33% kobiet i dziewczyn pilnuje, żeby nikt nie zorientował się, że mają okres. Chyłkiem idą do toalety, chowają gdzieś środki higieniczne, których zamierzają użyć. Nie mówią o tym, że mają okres i że się gorzej czują z tego powodu. Ale z drugiej strony, z tych samych badań wynika, że aż 71% kobiet mówi, że mąż albo partner rozumie, że mam okres i mogę czuć się gorzej. I to są jakieś plusy, jakieś światełko w tunelu. A z drugiej strony ze zdumieniem czytałam o stereotypach, o przekonaniach, w które wciąż wierzymy i traktujemy je za pewnik. Na przykład takie, że 23% kobiet mówi, że w czasie okresu nie wolno uprawiać seksu. 18%, że miesiączka musi boleć i tak już jest. 17%, że krew miesięczna jest pełna toksyn i nieczysta. 22%, że podczas miesiączki nie powinno się chodzić do dentysty. A 21%, że nie powinno się piec ciasta czy kisić ogórków. No o tym cieście i ogórkach to, no nie ukrywam, słyszałam z wielu źródeł kobiecych. Te stereotypy są bardzo silnie zakorzenione, prawda? No tutaj to bardzo nam pokazuje, jak strasznie opresyjna jest kultura wobec kobiet, tak? No mamy same zakazy, nakazy, co wolno, czego nie wolno, co trzeba. Jest to straszne, tak, że kobiety tak naprawdę dowiadują się, co kiedy mogą robić i co gorsza, jeszcze w to wierzą. Tutaj no, niestety bardzo wiele wątków pani dotknęła, więc nawet nie wiem, od czego zacząć, ale może od pierwszej rzeczy, czyli o chowaniu podpaski w mankiet, tak jak się idzie do toalety, żeby nikt tego nie zauważył. No. Bo mnie się wydaje, że to jedno z drugim ma wiele wspólnego, tak? Te stereotypy plus to zawstydzenie, tak. Myślę, że to też jest tak, że każda z nas ma jakąś właśnie historię czy wpadkę, że miałyśmy sytuację, że musiałyśmy się przemknąć właśnie z podpaską w ręku. Bardzo często jest coś tak silne, że nawet osoby, które są świadome tego problemu, czasem doświadczają takich sytuacji. Generalnie nie bierze się to znikąd. Tak naprawdę kobiety są bombardowane tymi informacjami z każdej strony. Jeżeli w domu nie mówi się w ogóle o miesiączce, to od razu wiadomo, że to jest jakiś taki temat, którego nie wolno poruszać. W szkole niestety też nie dostają informacji takich, które potrzebują. Na pewno są jakieś informacje czysto biologiczne, właśnie na lekcjach biologii, natomiast cały ten aspekt zmiany w dojrzewaniu, też zmian psychicznych dziewczynek nie jest w żaden sposób obejmowany. A znowu cały przekaz medialny dookoła, reklamy, wszystkie informacje z popkultury też tak naprawdę potęgują ten strach i ten dyskomfort. Reklamy mówią o tym, żeby właśnie dyskretnie przeżyć te dni, żeby nikt się właśnie nie dowiedział. Ale przepraszam, przynajmniej już w reklamach, chociaż krew nie jest niebieska, pamiętam takie reklamy. Tak, tak, tak. Na szczęście tutaj zrobiliśmy krok do przodu i trzeba przyznać, że zdarzają się już właśnie marki, które bardzo dbają o to, żeby mówić o menstruacji w sposób normalny i taki właśnie normalizujący, pokazujący, że to jest zupełnie normalny proces biologiczny. Natomiast no ciągle wydaje mi się, że ten główny przekaz dyskrecji, takiej ukrywania jednak można odnaleźć w tych reklamach, tak żeby nikt się nie dowiedział o tym, że masz okres. W popkulturze tak naprawdę ten temat w żaden sposób nie istnieje. W książkach dla młodzieży poruszane są bardzo różne tematy, ale temat menstruacji jakoś się tam nie znajduje. W serialach też właśnie i tematy seksu są podejmowane, ale na przykład temat menstruacji już nie, więc to, jakby tego tematu nigdzie nie ma, więc dlatego tak silne jest to poczucie wstydu i przekonania, że właśnie o tym temacie absolutnie nie wolno mówić.
poczucie osamotnienia, tak? Bo z badań również dowiedziałam się, że to jest problem, zresztą to jest dość właściwie, jak się człowiek zastanowi, oczywiste, w którym kobieta, dziewczynka bywa sama. No i tu ta rola ojca w temacie menstruacji, rola mamy, ale również rola ojca, który, jak się dowiedziałam, może być nieobecny, niezręczny albo wspierający. Ta wspierająca rola panów jest niesłychanie istotna w tym temacie, prawda? Jak najbardziej. Ja myślę, że to jest taka moja, poza tym, że pracuję w fundacji, a to chyba jest taka moja nowa rola, żeby sprawić, czy też nowa misja, żeby sprawić, żeby każdy ojciec w Polsce był takim ojcem wspierającym dla swoich córek, ale nie tylko, bo kiedyś ktoś zapytał, co może zrobić naprawdę ojciec przede wszystkim dla swojej córki, no to odpowiedź, która mi najbardziej się podobała w takiej sądzie, to była taka, że powinien bardzo kochać matkę tej córki. Jako pierwszy punkt. I tak naprawdę myślę sobie, że rola ojca nie może być rozerwana z roli męża, partnera. Tak naprawdę dlatego, że to obydwoje rodzice mogą w najlepszy, najbardziej pełny sposób stanowić wsparcie dla córki, dla dziewczynki. Właśnie w tym momencie stawania się kobietą w rozwoju, tak jak myśmy to zrobili trochę z naszymi córkami. Że tak naprawdę myśmy odczarowali ten temat tabu, ale zrobiliśmy to przez świętowanie tego właśnie momentu, pierwszej miesiączki naszych córek. To nazwaliśmy to sobie nawet, że takie biologiczne święto. Staraliśmy się sprawić, aby one były dumne z tego, a z tej dumy wynika też ta otwartość, że po pierwsze mogą o tym mówić, że dzielą się tym z nami i że wiedzą, że my je w tym wspieramy i jesteśmy szczęśliwi z tego. Myślę, że to jest w niewiarygodny sposób ważne, że właśnie to jest ten taki moment inicjacji takiego dobrego myślenia o sobie, że jestem kobietą i miesiączka jest okej. Okay. I właśnie nie w tę drugą stronę, że tego zamiatamy to pod dywan, że nie ma tego. A jak jeszcze znowu, gdy stereotypowo mężczyzny w tym w ogóle nie ma i jeżeli w ogóle o tym mówimy, to między nami kobietami, a nie ma w tym, przepraszam, przysłowiowego faceta, no to gdy to odwrócimy, gdzie mężczyzna jest nie tylko obecny, ale jest zaangażowany, to myślę, że tutaj świat się przewraca, ale to, gdzie ląduje, jest zupełnie nowym miejscem, do którego chciałbym, żebyśmy zmierzali, żeby właśnie ten ojciec nie był nieobecny, ale nie tylko nieobecny w tym jednym momencie, ale w ogóle nieobecny w procesie dojrzewania córek, gdzie też wiemy, że bardzo często jednym z takich trochę błędów poznawczych, jakie obserwujemy, to, że miesiączka jest bardzo ściśle wiązana ze strefą seksu. Dlatego to stanowi temat też tabu, często... Tak, dodatkowy temat tabu, przez to, że jest stawiany tuż obok, czy też wraz z seksem i z seksualnością, a też jak ta strefa jest siłą rzeczy wypierana z dyskusji, z programów edukacyjnych, tak jakby ona nie istniała. A wiem, co się wtedy dzieje, no przenosi się do podziemia, czy to podziemie będą rozmowy koleżanek czy kolegów, czy internet. To nie trzeba być, nie trzeba z tego robić doktoratu, żeby wiedzieć, jak niekorzystne konsekwencje z tego pomijania, czy też unikania wynikają. Natomiast to jest też kwestia takiego bycia blisko z córkami, ale też oczywiście do bycia świadomym rodzicem, świadomym ojcem. Ale żeby być świadomym ojcem, to też te rzeczy trzeba mieć przepracowane, mówiąc kolokwialnie. To znaczy też trzeba się z tym czuć swobodnie, ale też mieć wsparcie swojej partnerki, małżonki, no bo to jest taka właśnie droga wychodzenia z tego dziedzictwa, które mamy. Tak jak rozmawiałem ze swoją żoną, która no stwierdziła, że właściwie no ona się wstydziła, bo z nią nikt nie rozmawiał. No właśnie, a teraz trzeba rozmawiać z córkami, czyli jakby my, aktualni rodzice, jesteśmy autorami tego przewrotu, który powinien nastąpić. Ja w ogóle mam wrażenie, że sporo jest jeszcze w tym temacie do zrobienia i chciałam spytać, co wy w Kulczyk Foundation, co chcecie osiągnąć i na jakim etapie jesteście?
Proszę pani, nie mamy tyle czasu, żeby powiedzieć co, ale chciałem powiedzieć o warsztatach edukacyjnych, ponieważ i tutaj poproszę Anię. Natomiast jakbyśmy sobie mieli narysować taki obrazek przyszłości, to chcielibyśmy, aby w ciągu najbliższych 2-3 lat zobaczyć taką zauważalną, dostrzeganą zmianę właśnie w tym, co mówimy, jak mówimy, przede wszystkim w rodzinach, bo nie oszukujmy się, to, co się dzieje w rodzinach, jest kluczowe do tego, co się zadzieje. Oczywiście można na to wpływać w różny sposób, natomiast my chcemy dotrzeć przede wszystkim do dziewczynek, chcemy dotrzeć do chłopców właśnie w szkołach podstawowych, ale chcemy dotrzeć do rodziców, chcemy dotrzeć do wychowawców. Szkoły to jest jeden sposób dotarcia. Będziemy wykorzystywali wiele różnych sposobów, choćby nasza rozmowa teraz jest jednym z takich sposobów docierania do szerszej grupy i namawiania. Ale namawianie to jest jeszcze nic. My chcemy dać też narzędzia, które będą wspierały zarówno rodziców w tym, jak rozmawiać z dziećmi. Będziemy docierali bezpośrednio, ale będziemy też budowali taką trochę bazę wiedzy w tym, jak rozmawiać, jak też pomóc sobie w tym, żeby czuć się z tym swobodnie. Natomiast jak Aniu, mógłbym prosić Ciebie, żebyś opowiedziała trochę więcej o warsztatach, które już robimy, bo to dla nas jest też bardzo ciekawe pole eksperymentowania. W tym roku przygotowaliśmy cykl szkoleń dotyczących menstruacji i wzmacniania potencjału dziewcząt dla wychowawczyń i wychowawców ze świetlic środowiskowych, które są objęte programem Żółty Talerz, który Fundacja prowadzi już od wielu lat. Zdecydowaliśmy się właśnie zrobić szkolenia dla wychowawczyń i wychowawców, ponieważ mamy nadzieję, że dzięki nim uda nam się właśnie dotrzeć do młodzieży, która tej wiedzy potrzebuje. Ja jeszcze mam taką prośbę, bo panie dyrektorze, wspominał jakiś czas temu podczas naszej poprzedniej rozmowy o tym, że bardzo ważne jest to, żeby dostęp do środków higienicznych był zapewniony. Wspominał pan, że w Szkocji już tak jest, już kobiety mają troszkę łatwiej i że na tej Szkocji warto się wzorować. Edukacja, która ma zmierzać do zmiany świadomości, ale ma także zachęcać do tego, żeby rozmawiać, żeby temat menstruacji stał się takim tematem naturalnym i neutralnym. To jest pierwsza rzecz, ale równocześnie musimy też zadbać o to, aby środki higieny menstruacyjnej były też jak najbardziej dostępne. Wiemy, że jest ten brak środków skorelowany z sytuacją materialną, ale też wiemy, że są takie sytuacje, w których po prostu jest nagła potrzeba mieć dostęp do tego rodzaju środków. Tutaj z pomocą idzie nam przykład szkocki. Po 4 latach działań grup społecznych oraz w tym wypadku Partii Pracy Szkocji udało się po raz pierwszy na świecie wprowadzić legislację, której efektem jest to, że od 2021 roku w Szkocji w miejscach publicznych będą dostępne środki higieny menstruacyjnej właśnie w takich wypadkach, gdy okaże się, że są one niezbędne. To są szkoły, uniwersytety, biblioteki, galerie, takie miejsca, gdzie bardzo istotne jest, żeby w taki sposób niestygmatyzujący, zapewniający godność osoby, która będzie potrzebowała takich środków, żeby one po prostu były na wyciągnięcie ręki. Brzmi świetnie. To jest dla nas, tak, to jest dla nas taki wzorzec. Nawiązaliśmy już kontakt z panią posłanką, która była odpowiedzialna za przeprowadzenie tego projektu w parlamencie szkockim, ponieważ chcemy się uczyć od najlepszych i chcemy rozpocząć pracę właśnie nad tym, aby w podobny sposób móc zapewnić tego rodzaju dostępność środków w Polsce. Prowadzimy też projekty w ramach naszego programu grantowego. Wsparliśmy projekty, które właśnie mierzą się na skalę lokalną z tymi problemami. Między innymi różowa skrzyneczka właśnie jest takim we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, takim projektem właśnie udostępnienia, zapewnienia dostępności tych środków. Będziemy eksperymentowali i wspierali tego rodzaju działania, aby móc zobaczyć, jaki one będą też wywierały wpływ, bo mamy też świadomość, że udostępnianie fizyczne będzie też powodem do rozmów. Czyli siłą rzeczy będziemy, przepraszam za określenie, odtabuizowali
ten fenomen niemówienia o menstruacji. Nie da się ukryć, że żyjemy w świecie, gdzie co piątej Polce zdarza się nie mieć dostępu do odpowiednich środków higienicznych w czasie okresu, gdzie z powodu ubóstwa menstruacyjnego wiele kobiet, dziewczyn traci dostęp do życia publicznego, do edukacji. I liczę, że nasza rozmowa jest takim krokiem, jednym z wielu, które trzeba wykonać, żeby oswoić, odczarować temat menstruacji w Polsce. Za to serdecznie dziękuję moim rozmówcom, panu Przemkowi Pochrybieniukowi, dyrektorowi zarządzającemu Kulczyk Foundation oraz pani Annie Frankowskiej, dyrektorce działu projektów pomocowych w Kulczyk Foundation. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję państwu serdecznie. Agnieszka Urazińska, Wysokie Obcasy. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne. Zapraszamy w najbliższy piątek.